No, aha, kominek trzeba ściągnąć, no też racja. Teraz go założymy na razie tutaj. O, jest kominek, proszę ja ciebie. No słuchajcie, także zmieniamy maskę. Tam idzie ta zielona, tu już zdjąłem pokrywę tutaj z tej głowicy. Teraz zabierzemy się za maskę z lampami. Tu już przygotowałem drugą. Jak mówiłem, jedziemy z koksem. Klucze trzeba wziąć, bo bez kluczy nie da rady. Tu jest 17. Zobaczymy 13. Jeszcze wezmę tą 17. Powinno starczyć. O. Tu chyba. Ja nie pamiętam, czy ja to dokręcałem, czy nie. Nie, tu jest nieprzykręcona ta maska. No i popatrzcie. Popatrzcie, i tu też. Nie, to znaczy, że będzie łatwa robota, słuchajcie. To zdejmiemy tylko korek. Maskę do góry. O, maska tutaj. Teraz tą zakładamy tutaj. O, a zakładam ją dlatego, żeby tą chłodnicę ochronić, bo to szkoda. Patrzcie, normalnie inny ciągnik. Tą? A sąsiad mówi, że tą od tej 40 maskę tam wciśniemy, co? Kolorystycznie pasuje, może być, nie? Dobra. No, trzeba się pośmiać, a co to? O, tu widzę, słuchajcie, liście przygotowane. Tak jest. Przygotowane liście, słuchajcie, do gdzie? No tam do kompostownika. Tu wrzucamy machę. O, żeż ty, jedną ręką to trochę ciężkie. Dobra. A zobaczcie tutaj na przyczepkę, słuchajcie, zobaczcie, jakie błotniki piękne, zielone. To przyczepka nie są żarty. Bo ta przyczepka jeździ na Mistrzostwa Świata, przyczepek, tak? Może nawet dalej. O, jeszcze dalej jedzie, no dobra. O, tu jest to. No i słuchajcie, robota zajęła 5 minut, a ja się przygotowałem tutaj, że coś wam nakręcę przynajmniej pół godziny. No dobra, 15 minut, a to słuchajcie, już nie ma co robić. No to skoro tak, to trochę przyjrzymy się jeszcze temu ciągnikowi. A, rurkę jeszcze, tak, tak, bo właśnie już nam nie będzie potrzebna. Proszę bardzo. Aha. O. I słuchajcie, co tu możemy jeszcze powiedzieć, może ciekawego. To powiem szczerze, to jest jakaś przeróbka, nie wiem, to coś do czegoś dokręcił. Ogólnie to wszystko bardzo fajnie wygląda. Tu jakiś tam korek, gumę taką, no żeby się łatwiej odkręcało, wiadomo, to jest ten, ale to trzeba będzie zlikwidować, bo to nie pasuje. To jest ten 47. No i słuchajcie, miałem wam opowiedzieć coś o tej skrzyni właśnie biegów. Bo widzicie, ona tu jest bocianowska, to jest tym pojedynczym dnem, tu można rękę złapać za ten rant. I co się okazuje, słuchajcie. Ciągnik jest po upadku. To jest ta cecha charakterystyczna, o której mówiłem po prostu, że te ciągniki miały tą tendencję, powiedzmy. Kolega mi tutaj, który zwracał uwagę w komentarzach, że one miały niską oś i one się wtedy nie wywracały, bo środek ciężkości i tak dalej, no ale słuchajcie, no fakt jest faktem. Tutaj spójrzcie, to co wam pokazywałem wcześniej, ta lewa półoś nie ma kalamitki, a prawa ma. Taka sytuacja nie może istnieć w normalnych warunkach, bo zawsze były obie z kalamitkami, albo obie bez kalamitek. No i druga sprawa, podnośnik dołożony, którego normalnie tutaj w tym roczniku nie było. No i wszystkie inne elementy, które świadczą o tym, że to jest 47 rok. Po prostu obudowa została wymieniona, półoś pewnie uszkodzona też została wymieniona. A skąd wiadomo? Słuchajcie, w tamtych czasach nowe elementy były wszystkie, jak szły do
sklepu, do pomu, czy do agromy, czy gdziekolwiek, były malowane minią. Ja to specjalnie odrapałem z dwóch stron, żeby wam to pokazać. Druga sprawa, która świadczy o tym, na rancie skrzyni biegów nie ma nigdzie żadnego numeru. To również świadczy o tym, że to jest skrzynia ze sklepu, z agromy albo z pomu. To jest absolutnie pewne. Druga sprawa, trzecia, przepraszam. Dzielona pokrywa nigdy nie była razem ze skrzynią od bociana. Także to są takie elementy, takie szczegóły, które mówią o tym, że to jest właśnie co innego. No i tutaj będę starał się wymienić tą obudowę. Zobaczymy, w tym roku może nie, bo zaraz nas zima złapie. A to jest robota taka, zwłaszcza przekładanie, no to trochę zajmie. Zresztą jak ja nie mam za bardzo czasu, bo jestem tu, jestem tam i wszędzie jeżdżę, więc nie bardzo kiedy mam to zrobić, ale to po prostu zrobić będę musiał, no to mi zajmie, więc podejrzewam, że zajmę się tym w przyszłym roku, dopiero na wiosnę, jak się trochę ciepło zrobi i rozpołowię ten ciągnik, on tutaj po prostu wjedzie, zostawimy obudowę sprzęgła z silnikiem, do przodu odjedziemy, tym tyłem zostaniemy i powoli najpierw kupię obudowę z skrzyni biegów i będę zmieniał to wszystko, to co było. Nie chcę kompletnej kupować skrzyni biegów, bo mi takowa jest niepotrzebna, ponieważ tu są wszystkie elementy dobre. Ten ciągnik funkcjonuje, pracuje, jeździ, jemu nic nie jest, nic go nie boli. Także tego nie chcę po prostu. A przy okazji zrobimy fajnych parę filmików na temat skrzyni biegów. Jak to wygląda w środku, jak to się wymienia, co do czego i tak dalej, i tak dalej. Także przy okazji i ja się czegoś nauczę i z czymś będę mógł się z wami podzielić. Taka, jeśli o tą sprawę chodzi, skrzyni biegów. Także pamiętajcie, to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Fabryczne ciągniki, tu widzicie, zdrapałem specjalnie też lakier z obudowy sprzęgła. Fabryczne ciągniki nigdy nie były malowane minią. Tylko rzeczy, tylko jakimś tam podkładem, ewentualnie szedł potem lakier po prostu bezpośrednio na podkład. Natomiast te rzeczy, które miały wylądować w agromie, w pomie, czy w innych, powiedzmy, takich, no nie w ciągniku, zawsze mają minię. Także to tyle. A biorąc jeszcze pod uwagę, przypomnę, nigdy nie będą miały numeru na rancie, chyba że w pomie został nabity. To jest taki dowód. Słuchajcie, druga bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o tego akurat Zetora, to błotniki od Ursusa C325. Możecie przy okazji zobaczyć, bo to są też błotniki, no błotnik a błotnik, to są dwie różne sprawy. Wiemy, że to jest 60. rok, ponieważ tutaj te sznówki są duże, prawda, z dwóch stron, więc mamy pewność, że to jest pierwszy model błotników. Ale jak się przyjrzycie na te zdjęcia, na te fotografie prototypów, które wam pokazałem i tego pierwszego Ursusa C325, to zobaczycie, że odblask jest na środku błotnika. I to świadczy o tym, że jest to model z 60 roku, z pierwszej absolutnie wersji. To miało te pierwsze 25 sztuk, które wyprodukowano do testów, miały te błotniki właśnie z tym na środku, z tą blachą do odblasku. I druga sprawa, jeżeli zobaczycie tutaj szycie tego błotnika, to spawanie tej blachy tupionowej z tym błotnikiem już, to ona jest tak jakby na styk robiona. Zobaczcie, przy tych późniejszych błotnikach tego już nie ma i jest to robione na zakład, czyli ewidentnie widać tutaj taki uskok i blacha jest na blachę nałożona i to dopiero spawane. Jest też drugi model błotników między tym a pozostałymi, gdzie mamy mocowanie odblasku na środku, ale już nie ma tego tutaj, tego szycia, takiego spawania blacha do blachy, tylko już widać, że to jest dołączane. Ja wam to pokażę, bo mam w domu też takie błotniki. W każdym razie sprawa bardzo fajna. Pierwszy model błotników tak wygląda. No to myślę, że tyle z tego filmiku na dzisiaj. Mamy. Na razie nie będę przy tym zatorku nic robił. Może tylko kompletowanie, to o którym wam mówiłem wcześniej. Tym się zajmę. A reszta to w innym czasie. Jeszcze raz powtarzam apel. Jeżeli macie taką oś przednią, to dajcie znać, chętnie to kupię. No to tyle w każdym razie. Żegnam się z wami i zapraszam na kolejne filmy. Cześć. No, to jednak jeszcze dokończyłem. Przeniosłem te zielone blachy
zielono-żółte, no ale w każdym razie już jest w miarę kompletny, widać. Chłodnicę mu wrzuciłem, ona jest do regeneracji, ale jest oryginalna, to jest najważniejsze. Słoneczko fajne wyszło. No słuchajcie, lampy tutaj są od Ursusa C451 przednie. One są nieco mniejsze niż Ursus C45. Były też stosowane jako szperacz w tych Ursusach, ale tutaj całkiem nieźle pasują, także nie będę ich wymieniał. No i co? Jeszcze parę tutaj drobiazgów dorzucę. Tutaj może fotel założę. W częściach leży tutaj, jak widzicie. Miski niestety nie mam, będzie taka jaka jest. Ale to zrobię. I co poza tym jeszcze? No, głowicy nie mogę jeszcze znaleźć, więc głowicy na razie nie założyłem. No a głowica to wiadomo, wtedy kolektor wydechowy, ssący i te wszystkie inne podłączenia będę mógł porobić. Na razie tego nie mam jak zrobić. Tutaj jest już, można powiedzieć, prawie że skończone. Niewiele rzeczy zostało do zrobienia. Hamulec ręczny tutaj podłączyć. Tam przekładnie, słuchajcie, z przekładnią mam kłopot, cholera, bo nie mogę też znaleźć tej jednej przekładni, którą miałem osobno. I w tej chwili nie wiem co zrobić, bardzo bym chciał ją tutaj wcisnąć i żeby to było już właściwie w takim komplecie, te główne elementy najważniejsze. No i wtedy już byłby całkiem fajny ciągnik, on miałby tutaj już wtedy bardzo dużo rzeczy takich istotnych. No ale to, no mówię, jest to co jest i jeszcze nie skończyłem, ale już jest ciągnik. Praktycznie, no już wygląda to jak zetor, także to już jest jeden jeszcze nieskończony, słuchajcie, boję się, że wyjadę lada dzień i nie będę mógł tego dokończyć. Także chciałem Wam tutaj jeszcze ten filmik pokazać jako jeden z ostatnich przed wyjazdem, no i zobaczymy jak to dalej pójdzie. Pytaliście też o te inne, powiedzmy, które mam, no to tutaj jest jeszcze ta Skoda, umówmy się, Zetor 25 ze skrzynią Skoda, dlatego nazywam go Skoda. No i w środku widzieliście tam w szopie ten niebieski. Także tu jeszcze trzy, tam wcześniej w filmiku macie jeszcze coś. No to widzicie, to na razie te zetorki, które mam. No, to na tyle wobec tego. Zapraszam do oglądania i do następnego filmiku. Cześć!